Dzień dobry Państwu. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcimy pewnemu wydarzeniu, które zmieniło losy świata, wpłynęło na zmiany klimatyczne na naszej planecie oraz dokonało nieodwracalnych zmian obyczajowych. No chwileczkę, przepraszam, ale to nie jest uzgodniony temat. Proszę nic nie mówić. Ja muszę zadzwonić do dyrekcji, uzgodnić z nimi, czy to wymaga konsultacji jakiejś jednak. Mowa oczywiście o legendarnym meczu na Wembley. A, to o to chodzi, o Wembley, to proszę bardzo. Tu nawet mam dyspozycję z góry, żeby co najmniej dwa razy w tygodniu o tym tam coś powiedzieć. Jest z nami w studiu bohater tamtego spotkania. To ja? Nie, słynny bramkarz, który można powiedzieć szalał wtedy między słupkami, ale nie będziemy z nim rozmawiać. To dlaczego go pani zaprosiła do studia? Ja go nie zaprosiłam. Jest tutaj cały czas w telewizji, łazi po korytarzach, ma nawet swój mikrofon. Iść ty. To mogę ja? Proszę. Zapraszam na program. To. No ale co? Podobał ci się film, nie? Tak. Fajny, kurczę. Piwnica tysiąca trupów. Muszę dorwać drugą część na DVD. Tak. Ale klasa. No ja nie przepadam za horrorami, wiesz, Mariusz. Właściwie powinienem włączyć telewizor, jak się zaczęła ta jadka w wąwozie. Aha. No dobra. No to co? Idziesz spać. Dobranoc. Do jutra. Cześć. Nie! Tato, przestań. Gaszę światło. Tak! Nie gaś, Mariusz. Będę spał przy zapalonym. Ty się boisz? Co? Ja się boję. Po prostu zapalona jarzeniówka mnie uspokaja. Po prostu rażące światło sprawia, że momentalnie zasypiam. A poza tym w nocy, jak będę chciał wstać, pójść siku albo pochodzić po ciemnym ogrodzie, albo na cmentarz sobie pójść, to będę, nie uderzę się w krzesło nogą i niech sobie świeci. Aha. Nie, no w sumie to racja. No dobra, no tak. To dobrano, cześć. Mariusz! Co jeszcze? Możesz zobaczyć, co jest pod łóżkiem? Tato, ty oszalałeś? Po prostu książka mi tam chyba wpadła, ja się nie mogę schylać, to zobacz tam, czegoś nie ma. Dobrze. Uważaj, Mariusz! Co, książki mam się bać? Przestań, tato. Sprawdzę. Co, chyba jej tu I nie co? Ma. Co? Chyba jej tu nie ma. A co jest? Nie ma przypadkiem dwójki żółtych oczu? Albo wampira, albo wilkołaka, albo takiego zmutowanego szczura, albo takiej żarłocznej mrówki, albo wielkiego klauna z nożem? Nie ma. Tato, proszę cię. Jak nie ma, to nie ma, no. No nie ma. Ty wiesz co? Ty coś jest. Ja? Co? Nie wiem, sprawdzę. Ty! Uważaj! Kurde! Pułapka na mysy! Choroba. Dobrze, że ją znalazłem. Murzyn mógł się w nią złapać. Jaki murzyn? Ten, co wyjada ludzkie mózgi? Murzyn. Nasz pies. Mamy go od 10 lat. A tak, murzyn. Murzyn, tak. Tobie to naprawdę odpala. Dobra, to idę, tato. Tak. To kładziesz się. Dobranoc. Dobra. Mariusz! Co jeszcze? Możesz zamknąć okno? A ty nie możesz? No, jestem w samej piżamie, się za ziemi, jest przeciąg. Zamknij okno. Dobrze, matko, dobrze. O kurczę, ale piękna noc, no. Jak tam drzewo? Ale co drzewo? Nie, po prostu. Nie widzisz w nim nic dziwnego? Ale co? No nie wiem co, no nie wiem co, po prostu. Czy nie ma przypadkiem zamiast liści ludzkich palców? Tato, proszę cię, naoglądałeś się czegoś, czy co? O kurczę, pełnia! Pięknie. Wilkołaki budzą się, żeby zabijać. Mariusz! Przestań takie głupoty opowiadać, przecież nie ma czegoś takiego jak wampiry, wilkołaki. Przecież tu nie żartuj, Mariusz. Mariusz! Ej, głupak. O, daj spokój. Dobra, ojciec. Pośmieliśmy się. Kładź się spać. Koniec. Głupi jesteś. Skakuj pod kołdrę. Co? Ojeju. Pluszak. Szop prac. Pewnie murzyn się bawił i go tu przyciągnął, no. Jaki murzyn? Ten, co wyjada ludzkie mózgi? Murzyn, nasz pies. Trzymaj, przytul się. Koniec. Idziesz spać. Dobranoc. Weź go. Dobranoc. Masz nie... Dobranoc! Może nie!
Miłych snów! Mariusz, pan błagam, ty nie Mariusz! Nie, do zobaczenia nie. Jutro! Mariusz, Mariusz, Mariusz! Śpi ze mną! Co? Śpi ze mną. Znaczy, czy to nie chodzi, nie chodzi o to, co, o czym myślisz, po prostu... Ułożymy się razem, będzie po prostu nam cieplej, się obejmiemy, jeszcze coś opowiadam, jakieś... Wystoda, nie wygłupię się, słyszysz? Już 12 na zegarze, wszyscy już śpią. Chwać. Dobranoc. Wszyscy śpią, tylko nie duchy. Nie duchy, nie wilkołaki, nie strzygi, nie utowce, nie klaun z nożem. Mariusz, poczekaj, śpię z tobą! Mariusz, poczekaj, śpię z tobą! Mariusz, przestań się wygłupiać! Tato, ale ja jestem w łazience! Co ty robię, taki jesteś, jakiś taki święty, taka osowiała żmija, co to? Jest co, nie wyspany jest. No to kładź się spać, tyle masz miejsca. Co, nie mogę usnąć w ogóle, od dwóch dni nie śpię. Oka się boję zmrużyć. Dlaczego, to ty głupi jesteś? Wiesz co, bo ostatnio napaliłem sobie w piecu, nie? No. Się ciepło zrobiło. No. Przyłożyłem głowę, wiesz, do poduszki, usnąłem, nie? No tak trzeba, no co. Usnąłem, bracie. I w całym kraju o 25 minut przesunąłem wybory. To ty? Robię. Brawo, brawo, brawo! A zatem Polska znów weźmie udział w wielkim piłkarskim święcie, jakim jest piłkarski mundial. Od awansu minęło już trochę czasu, ale widzę, że panowie wciąż świętują to wydarzenie, prawda? Ciszy, kobiet. Słyszałem, królowa złota. Masz może wody trochę? Po twarzach panów domyślam się, jak nam pójdzie na mundialu, ale może się mylę? Nie? Co panowie sądzą o naszych szansach? A co? Może Włodek powie, bo on taki wygadany. Bardziej. Pan jest Włodek? A kto jest Włodek? Włodek. Włodek, tu kobieta się pyta, co ty tam sądzisz? Nie wiem, o co. Co powiedział? Nie mogę powtórzyć. Dobrze, że pani nie wiedziała. W każdym razie serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy pana Kazimierza. Górskiego. Marcinkiewicza. Co król robi? Myślę. Żeby król myśliwym nie został. Rozmyślam o pewnej sprawie. To proste, jak są dwie kreski, to znaczy, że jest w ciąży. Zamilcz, idioto. Rozmyślam o kosmosie i marności ludzkiego żywota. Król to ma łeb, jak sklep. Niech król siada, żeby mu się żelki nie porobiły. Tak myślisz? Tak. Co to było? Poduszka pierdząca. Mój nowy dowcip. Pracowałem na tym 2 miesiące. A twój żywot jest szczególnie marny, idioto. Jak również i dowcip. Zachowujesz się, jakbyś był na niemieckim dworze. A to kto? Wiśniaki? Tak, to my! O, małe płazy, robaki! Robaki! Ogryzki, śmiecie! Kusy! Małe kamyczki! Psy, parchaty! Łajna! My takie byle co! Czego chcecie? No bo my mamy takie dwie, jedną sprawę mamy. Właściwie tak, dwie sprawy. No, dwie. A, dwie. Pierwszą to chyba znam, co? Chcecie pieniędzy, tak? Nie, no my, to, no co? My, to w życiu ani grosza, chociaż może. No bo tak z grosika. Albo dwa grosiki, albo no. Talara. Albo talara, albo dwa talary. Tysiąc talarów. Tak, dawaj, dawaj, z tego. Tutaj na pełni. Nic z tego. Skąpiradło. Bogaty skąpiradło. Złodziej. Dusi gros. Morderca. Morderca albo jakiś obrzliwiec.
pedał! A ta druga sprawa? Nie no, bo myśmy tak sobie dumali, że... W zasadzie dlaczego u nas nie ma wyborów? No? Jakich wyborów? No, no to takich, żeby się wybierało króla w dwóch turach. No. Król. U nas no. były kiedyś tury, ale już wyginęły. Król osobiście zabił ostatniego, stoczył z nim dramatyczną walkę, ale wygrał. Niestety, tur w ostatniej chwili dziabnął króla tak poniżej pasa rogiem, że król do tej pory nie może się wyprostować. No i nie tylko nie może się wyprostować, ale także nie może. Ojeju! No to nasza dynastia wyginie, no bo król nie ma jej czym przedłożyć. Mezendura! Oczywiście, że mogę się wyprostować i nic mi nie jest! Tak? No pokaż! Proszę! Ło! O! O! O matko! O matko! Co to było? Poduszka! No dobrze! No, no ale właśnie, a dlaczego to u nas nie ma tych wyborów? No! Bo nie jestem pewny, kto je wygra. Jakbym wiedział, że ja je wygram, to by były, a tak nie mogę ryzykować. Nie no, bo król tak nami rządzi i rządzi i my nawet nie wiemy, czy król ma jakiś program. No, program? Jaki program? Oczywiście, że ma, proszę bardzo. Na czerwono zaznaczył sobie nawet filmy erotyczne. Aha. Nie, nie, ale nie o to chodzi. Chodzi o taki program gospodarczy. No. Mój program gospodarczy zakłada ścinanie wszystkich, którzy się ze mną nie zgadzają. Aha, nie no. Podoba się? Nie no, w zasadzie tak. W każdym razie wiemy. Nie, no i dobrze. Jest okej. Okay. I tak. No to, no to chyba będziemy szli. To do widzenia. Do widzenia? No. Zon! No co? Zon! No co? A ty znowu z tą poduszką? No skąd? Poduszkę miałem tutaj. Cześć Kasiu, nie, bo ty coś się do niej chciałaś, tak? To mów szybko, bo ja mam obiad na gazie. Powiedz szybko, o co chodzi. Witaj Przemku. Przemek, mamy nowe wytyczne, dotarły do nas dokładnie w tej chwili. Od dzisiaj szukamy nowych ludzi, autentycznych wypowiedzi, popierających nową władzę. Popierających nową władzę? A skąd ja ci takich wezmę? Przecież wiesz, że to we Wrocławiu wszyscy mają wszystko głęboko w nosie. Przemek, ile pracujesz w telewizji, co? Powiedz, ile pracujesz w telewizji? Już parę lat. No co ja mam ci mówić? Po prostu znajdź niezgranych statystów. A no to trzeba było tak od razu mówić. Niezgranych statystów. A skąd ja ci wezmę niezgranych statystów? Przecież... Prześlijcie posiłki z Warszawy. To już trzeci rok wojny. Partyzancki oddział pułkownika Stukułki zwiększa liczebność, notorycznie unikając walki. Oto oni, ci, którzy nigdy nie złożyli broni. To znaczy, rozłożyć jeszcze umieli, ale złożyć już nie. Od lewej, pułkownik Stukułka, zwany także bezmózgiem całej operacji. Porucznik Bachura, który na wojnie stracił oko, grał w piłkę w 1941 roku i nie zauważył wystającej gałęzi. Z zaciekawieniem stwierdził, że po tym jak stracił oko, wyostrzył mu się wzrok, ale chyba po prostu gwałtownie wytrzeźwiał. Kapitan Czeremcha, zwany także wariatem, lubił strzelać na oślep, dlatego nie miał za dużo przyjaciół. Kiedyś przez pomyłkę wysadził tramwaj, bo według niego wyglądał jak pociąg. I wreszcie Leśniak, przed wojną był fryzjerem w Siedlcach i myślał, że jako fryzjer spędzi resztę swojego życia. Los chciał inaczej i włożył Leśniakowi do ręki karabin. Leśniak też chciał inaczej, ale włożyli mu węzioł. Gdzie są Niemcy? Niemcy leżą w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Powierzchnia 357 tysięcy km kwadratowych, ludność 84 miliony, stolica Berlin, ponad 3,5 miliona mieszkańców, sami Niemcy. Z tym, że teraz na skutek wojny Niemcy są wszędzie. Tak. Wszędzie? Tak. Jak to wszędzie? Bez przesady. A tu? Heil Hitler, ich möchte mein Deutsch sprach Kenntnis ausprobieren. O, verfluchte Partisanten! Entschuldigung! Jest gorzej niż myślałem. Tak jest, pułkowniku. Zdaje się, że jesteśmy okrążeni. Tak? To bardzo dobrze. Mam plan. Pokonamy ich własną bronią. Co? Okrążymy ich od środka? Właśnie! Całkowite zaskoczenie! Gorzej, gdy w panice będą chcieli się przebić. Zginiemy wszyscy. Wszyscy? Niedobrze, niedobrze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Ile mamy broni? 3 pistolety i 4 kije. A granat?
Czyż był granat? Tak, mam go cały czas. Ale niestety jest do wyrzucenia. Wszystkie granaty są do wyrzucenia. No tak, ale ten jest popsuty. Poza tym, pułkowniku, kończy się żywność. Chłopcy już żygają tymi sucharami. Leśniak? Co? A wy skąd macie banana? Co banana, no? Znalazłem, w lesie rósł. Cholera. Dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie a propos banana. Może przyjdą jakieś posiłki. Już idą, pułkowniku. Kolumna pancerna von Bismarck. No ale to raczej nie do nas. W pewnym sensie do nas. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Spójrzmy jeszcze raz na mapę. Tak. No ale... ale po co? Przecież to mapa Chile. To jest wojna. Nie mamy innej mapy. Musimy walczyć z tym, co mamy. No ale swoją drogą ta mapa kilka razy solidnie nas zmyliła. Tak, zwłaszcza wtedy, jak chcieliśmy się koniecznie przebić tutaj na płaskowyż El Paso Domingo. Tak, albo jak próbowaliśmy oprzeć linię obrony o Amazonkę. Albo jak próbowaliśmy się ukryć w Andach, a okazało się, że stoimy jak te głupki na popegeerowskim polu. Przed pegeerowskim, bachura! A tak, jest 44. Czyli w dalszym ciągu niedobrze, 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 niedobrze. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. A ilu mamy rannych? Oj, dużo, 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 dużo. Dużo. Sami to bardzo ranni. Niedobrze, bardzo niedobrze. Sami ranni. A jak szpital? Szpital niedobrze, jak? Niedobrze, też niedobrze, 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 niedobrze. Niedobrze. Nie ma lekarstw, nie ma bandaży, nie ma łóżek, nie ma pielęgniarek, nie ma lekarzy. Chorzy leżą na korytarzach, jeden chory zaraża drugiego. Syf, brud, robactwo, dziadostwo. Tak. Słusznie, słusznie, słusznie i niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dajcie mi granat. Nie ma co czekać. Ruszamy do natarcia. Idźcie przodem, bachura. Idźcie przodem, czeremcha. Idźcie przodem, leśniak. Idźcie przodem, leśniak. Leśniak. No idę. I poszli. Zginęli wszyscy oprócz leśniaka, bo wróg zaszedł ich od tyłu. Od tamtej pory minęło 60 lat. Zmieniło się wszystko. Oprócz sytuacji w szpitalach. Przypominam, że głównym tematem naszego dzisiejszego programu jest pamiętny mecz na Wembley, kiedy to 11 piłkarzy z dalekiego kraju powstrzymało angielską potęgę i uratowało chrześcijaństwo. Dzięki temu możemy dzisiaj mówić po polsku. Jednak nie wszystkim tamten remis był na rękę, na przykład zespół Sisters, czyli po naszemu siostry. 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 Większość piosenek śpiewają po angielsku. Tak, ale na przykład Maryla Rodowicz dobrze, prawda? Ona po polsku śpiewa. Wszyscy chcą kochać. Ona zawsze dobrze, panie Karolu. A zresztą pytał się pana ktoś o zdanie? Przykro mi, ale jestem za dobry, żeby nic nie mówić. Mało kto jednak z państwa pamięta, że był mecz, był, który okazał się o wiele ważniejszy od tamtego meczu na Wembley. Od tamtego? Ważniejszy? Tak, o wiele ważniejszy. Był taki mecz, który ruszył z posad bryłę świata. Proszę państwa, mijają już niemal 4 lata od pamiętnego meczu Polska-Kora na mundialu w Korei i Japonii. Tak. Proszę państwa, dostaliśmy wtedy tak straszliwego łupia. Ło. Że? Że co? Proszę państwa, oto bohaterzy naszego tamtego spotkania. Proszę bardzo. Bramkarz Kim Hunon, który dosłownie szalał między słupkami. Chociaż chyba tylko po to, żeby się rozgrzać, bo oczywiście z naszej strony nie padł żaden strzał. I Shan Bin-tung, który w 12 minucie zdobył pierwszego, jak się potem okazało, nie ostatniego gola dla Korei. Co panowie pamiętają z tamtego meczu? O, chciał się zjechać, ten kąt, a kąfi Engel. Engel, co ma, ha, je, bach, je, bo, jach, po tym ciągu. Dziękuję bardzo. Haca! 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 Co pani to robi? Chyba pani mi się spodobała. Tak? No. Haca! 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 Bzieć. Jestem. Dolny. Jest. Markowski. Obecny. Woźniak. Jestem. Zieziula. Nie ma. Gdzie jest? Policja też go szuka. Dziś, chłopcy, pouczymy się o zasadach ruchu drogowego,
Chociaż wiem, że jesteście jeszcze za mali, żeby mieć prawo jazdy. Nie wiem, czy pani uwierzy, ale bez prawa jazdy też się da uruchomić samochód. A nawet natłuc masę kilometrów. Chcesz powiedzieć, Robciu, że jeździsz już samochodem? Oczywiście, że tak. Na przykład wczoraj tata z wujkiem weszli do banku, a ja czekałem na nich w samochodzie z włączonym silnikiem. Nawet udało mi się zgubić 3 radiowozy. Dzisiaj nie masz żadnej akcji, dlatego przyszedłeś na lekcję. Tak, dzisiaj mam wolne. Za to jutro robimy z tatą hurtownię w Nadarzynie, a w piątek stację benzynową. Ale przyniosę zwolnienie. Nie trzeba. Czy ktoś z was, oprócz Roberta, miał do czynienia z samochodem? Tak, proszę pani, ja miałem do czynienia z samochodem. Pojechałem z koleżanką nad rzekę i tam na tylnym siedzeniu... Nie interesuje mnie to, Rafał. Tak? Ciekawe. A to pani czasem nie była w tym samochodzie obok? Taki nie. Czerwony, kołyszący się maluch. Nie. Ciekawe, poznałem panią po głosie. Pani wykrzykiwała w ekstazie nazwiska polskich noblistów. Nieprawda. Przemuś, jak kierowca powinien zachowywać się na drodze? Powinien jeździć zgodnie z zasadami ruchu drogowego, dostosować prędkość do warunków jazdy oraz zwracać uwagę na znaki drogowe. Brawo, Przemuś. Tak powinna brzmieć prawidłowa odpowiedź wobec. A kiedy skrajna prawica dojdzie w końcu do władzy, samochód będzie głównym narzędziem rewolucji. Ciężarówkami wywieziemy wszystkie komunistyczno-liberalne śmiecie, takie jak kolega Bzieć, do obozów pracy. No tak. Druga część twojej wypowiedzi, Przemku, obniża wartość pierwszej. A przy czym nie możemy się uczyć o czymś praktycznym, na przykład jak równać samochód w 5 sekund mimo alarmu? Mikołaj, pytanie do ciebie. Kto ma pierwszeństwo na drodze, pieszy czy samochód? Nie no, jak ja bym jechał samochodem, a pani by chciała przejść przez jezdnię, to bym na pewno panią przepuścił. Dziękuję. A potem bym mówił, że nie wiem jak to się stało, że nagle wtargnęła pani na jezdnię. 1200 kuźwa na rękę. No żeś ty w cholerę. Co się stało? Znowu mnie nie desygnowali. Nie ma szczęścia ani komuchy, ani ci. Proszę państwa, już tak na sam koniec. Chcieliśmy prywatnie zupełnie się do państwa zwrócić. Otóż korzystając z tego, że mamy szansę, że jesteśmy w telewizji, mamy jakiś tam wpływ na opinię milionów, to chcemy bardzo poprosić redakcję sportową, żeby już nigdy więcej nie mówili o meczu na Wembley przy każdej okazji. Nie, w ogóle wszystkich dziennikarzy, prawda? Tak, no raz na jakiś czas można, ale nie przy okazji każdego meczu. Przecież wiadomo, jak to było. No, nam strzelili z karnego, u nas strzelił Domarski. Bardzo pięknie wszyscy grali, wiadomo. Ale czy jest na świecie kraj, który przez 30 lat świętuje wynik 1-1 mniej więcej dwa razy w tygodniu? No, to był jednak remis, no. 1-1, a nie 8-0 dla nas. No, no. I czy tak, no. I czy w ogóle w Anglii ktoś jeszcze o tym pamięta? Także panie Dariuszu, bardzo prosimy. Naprawdę, no było, minęło. Dziękuję. No, już nigdy nie wykorzystamy tak, tej telewizji do prywatnych celów. To był ostatni raz, także bardzo państwa przepraszamy, dziękujemy, życzymy miłego wieczoru.